Piątkowy wieczór obfitował w różnorakie wydarzenia kulturalne. Jedno z nich miało miejsce w Państwowej Szkole Muzycznej w Łukowie. Jej najmłodsi uczniowie zaprezentowali się przed lokalną publicznością. Przygotowaliśmy koncert uczniów. Głównie to są osoby, które mają bardzo niewiele nauki ze sobą, bo to klasa druga, trzecia, więc naprawdę niewiele, nie wspominając, że od wakacji minęło dopiero 7 tygodni. Także uczniowie, głównie soliści, parę zespołów oraz chór. Szkoła muzyczna już po raz piąty uczestniczy w Łukowskiej Nocy Kultury. No zszedłem prosto ze sceny, jest jak zawsze gorąco i mało miejsc, publiczność żywiołowa, dzieci kochane i uzdolnione i zobaczymy, no, tak jak zawsze, no to jesteśmy w swoim żywiole, także czujemy się świetnie. Przygotowywaliśmy się właściwie od wakacji, znaczy uczniowie szlifują swoje umiejętności od wakacji i parę tygodni temu, kiedy już było wiadomo, kiedy to się odbywa, no to pozbieraliśmy tych, którzy są już na tyle zaawansowani, żeby sobie coś dzisiaj zagrać. Dzieci doskonale poradziły sobie z tremą, a występ przed salą pełną widzów nie był dla nich problemem. Jak same mówią, jest to zasługa kilkumiesięcznych przygotowań i ciężkiej pracy. Co przygotowaliście na dzisiaj? Ja utwór Fantazja na Fuzonie. Ja przygotowałam utwór Suite romantyczna na saksofon. A jak długo się przygotowywaliście do dzisiejszego występu? No, parę miesięcy. Ja od czerwca. Co przygotowałyście? My z Gabrysią w chórze jesteśmy. W chórze i śpiewaliśmy Kleszczmy rękoma. A stresujecie się? Ja trochę. Nie. Jesteście przed występami czy już po? Jestem przed występem jeszcze. Ja już po. Ja też po. I co, stres był u was? No tak, zawsze jest. Wielki. Stresowałaś się przed występem? Nie. Nie? Nie. A co przygotowałaś? Taniec z Odessy. A jak ci poszło jeszcze, powiedz? Myślę, że dobrze. Podobało się? Dużo oklaski dostałaś? Tak. Z takimi maluchami troszeczkę łatwiej jest zrobić coś tak na prędce, bo te utwory są prostsze i one robią więcej tych utworów i częściej. Absolwenci robią już takie poważniejszy program, który wymaga paru miesięcy pracy, żeby to przygotować. Thank you.